jesteśmy na każdym meczu, więc tęsknię, bo pierwsza możliwość, 0,15 bilety zarezerwowane. Właśnie idąc na stadion stwierdziliśmy, że to jest niesamowita rzecz, że możemy jeszcze dopingować nasz ukochany klub i naprawdę nie wierzyliśmy, że uda się. Także dziękujemy, że jest taka możliwość i możemy wspierać na żywo, bo to zupełnie jest inne odczucie będąc na stadionie niż przed telewizorem. No myślę, że będzie szybki mecz, bo drużyna Lecha raczej nie jest drużyną, co się broni. Idzie do nas do przodu, więc Piast jest bardzo szybki zawodnik, który nas do przodu, więc powinna być taka ostra wymiana ciosów, uważam. Spodziewam się bardzo wyrównanego meczu. Mam nadzieję, że otwartego, będzie dużo akcji, będzie dużo bramek. No i mam nadzieję, że drużyna gospodarzy wygra. No myślę, że wygramy, ale będzie ciężko, bo Lech też jest, będzie na razie, tak? Też walczą o coś, tak? Nikt nie walczy o pietruszkę. Wygranego dla Piasta, idziemy po mistrza znowu. Będzie to mecz walki, na pewno Lech w tej chwili z dyspozycją Gytkiera ma niesamowitą dyspozycję, ale my mamy swoje atuty, mam nadzieję, nie wiem, jeszcze nie sprawdzałam składu, mam nadzieję, że Jorge będzie grał. Ostatnio udowodniliśmy, że nawet bez niego dajemy sobie świetnie radę. A widzi pan, jaką dzisiaj mam maskę? Mistrzowską. Myślę, że spróbujemy, nie? Oczywiście, że tak. Jest taka sama różnica punktowa do Legii, jak była w zeszłym roku. 7 punktów, mamy 53. Mieliśmy 53. Oni mieli 60, więc gonimy. No na pewno, jakby to był ostatni mecz, to na pewno Lech mógłby się podłożyć, a tak teraz się nie podłoży na pewno. No nie ukrywam, że mam taką nadzieję, że jestem pełna optymizmu i wierzę w mój klub i w moją drużynę. Wszystko jest możliwe. Piłka w tamtym roku pokazała, że nie zawsze klub, który ma, tak jak Badia powiedział, najlepszych kibiców albo najwięcej pieniędzy może wygrać, ale determinacja i to, że drużyna gra zespołowo, to na pewno w dużej mierze wpłynęło na to, że osiągnęliśmy sukces. No myślę, że najlepszego strzelca Lecha Poznań, czyli Christiana Gytkiera. Jest to zawodnik kompletny, potrafi naprawdę dużo tych bramek strzelać. Ostatnio jest w świetnej dyspozycji, hat-trick przeciwko Koronie. Myślę, że to może być Gytkier, bo raczej co dostanie piłeczkę, no to widać, że teraz formę wszedł wysoką i raczej znajduje bardzo łatwo drogę do bramki. Mam nadzieję, że tutaj obrona z Kubą Czerwińskim na czele stanowi tutaj porządny mur. Ten Duńczyk, Gytkier, tak, Puchacz. No ci młodzi zawodnicy z Lecha bardzo dobrze się sprawują, tak? Jest tam kilku młodzieżowców, między innymi Moder, który no, pokazuje swoją klasę mimo młodego wieku. Puchacz, który myślę, że zrobi wielką karierę. Żałuję trochę, że Tomczyk, który grał w ubiegłym sezonie u nas, nie pozostał w naszych szeregach, bo teraz w ogóle go nie widać. No przede wszystkim na młodzież. Jestem pod wrażeniem gry młodego Modera, jeśli oczywiście dostanie szansę na wystąpienie w pierwszej 11 gra. No to na tego chłopaka musimy bardzo, bardzo mocno uważać. No i oczywiście skrzydłowi, bo skrzydła Lecha są bardzo mocne. Dziewiątka Piotr Parzyszek. Dziesiątka Christopher Wida. Witamy piłkarzy poznańskiego Lecha.
Drodzy Państwo, przypomnę, że nie jesteśmy wprawdzie w operze, ale te podstawowe zasady dobrego wychowania obowiązują i bardzo Państwa proszę, abyśmy niepotrzebnie nie używali wulgaryzmu, za co rzecz jasna bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym.